Anna Tobaka, witam. Dziś poniedziałek, 20 dzień listopada. Zapraszam na Silesia Flash. Trwa badanie zapaliska w Siemianowicach Śląskich. Według pierwszych doniesień dziura miała 40 metrów głębokości. Według dzisiejszych nieoficjalnych informacji ma być większa. Lej pojawił się w sobotę tuż przy wejściu do bloku przy ulicy Leśnej. Dziś był zasypywany. Gdy to się stanie, do domów będzie mogło wrócić 13 ewakuowanych osób. Karolina Komada. Pierwsi mieszkańcy wrócili już do bloku przy ulicy Leśnej. Mają jednak wiele pytań i obaw. Dobrze by było wiedzieć generalnie, co tu się stało, co to jest, jakąś ekspertyzę może zobaczyć, cokolwiek, jakiekolwiek informacje, badania, żeby czuć się po prostu bezpiecznie, bo jednak dziura przed domem, tam 80 metrów, nie ukrywam, jest trochę strach, że może się to powtórzyć. No i obawiam się po prostu tego, jak będzie sytuacja po prostu rozwojowa, czy za 3 dni znowu nie otrzymam informacji, że mam się ewakuować. Na odpowiedzi muszą jeszcze trochę poczekać. Służby od godzin porannych zabezpieczały teren po tym, jak w sobotę po godzinie 17 zniknęła tu latarnia. Ustalaliśmy głębokość, przyczynę i na chwilę obecną został otwór zasypany, zalany w celu zamulenia i teraz będzie dalsza obserwacja, czy działania zabezpieczające na chwilę obecną są wystarczające. Generalnie chodniki kopalniane występują tu na głębokości 40 oraz 80 metrów. Natomiast zapadlisko, jak dla nas, na chwilę obecną było 40-metrowe. Dla mieszkańców Siemianowic to nie pierwsza taka sytuacja. Na samej ulicy Leśnej doszło w przeszłości do kilku zapadlisk. Podobnie też w 2015 roku, kiedy doszło do zapadliska przy szkole podstawowej nr 1 w Bytkowie. Na pewno jakaś obawa zawsze będzie. To nie czarujmy się. Tutaj na dole przy placu Zabaw pamiętam, było też takie zapadlisko, więc... No to są, tak jak mówię, tereny pokopalniane i zawsze może się coś stać. Był niedaleko na Leśnej 11, to takie wysokie drzewo całe poszło z korzeniami do ziemi. To tu jest normalne. No. Praktycznie to osiedle powstało na hałdach. Ze wstępnych ustaleń wynika, że zapadliska powstają w miejscach po niemieckich szybach, które sięgają wstecz do 1850 roku. Miasto podejmie kroki w celu zlokalizowania pozostałych szybów i przeprowadzi szczegółowe badania geologiczne terenu. Musimy zweryfikować i będziemy zlecać takie dokładne, można powiedzieć, rentgen tego terenu, tutaj tej dzielnicy miasta, żeby zobaczyć, gdzie ewentualnie są takie pustki pod ziemią właśnie na głębokości kilkudziesięciu metrów. To nam pozwoli tak naprawdę zinwentaryzować i zweryfikować, gdzie ewentualnie mogą wystąpić jeszcze jakieś, bo jest dużo na przykład takich szybów, których nie ma na mapach. Wyniki badań wskażą przyczyny powstania zapadliska. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego zabiera głos w kontrowersyjnej sprawie CPK. Radni sejmiku zapowiedzieli, że chcą wstrzymać inwestycje przynajmniej do czasu utworzenia nowego rządu. Chodzi o weryfikację dokumentów, które wpłynęły do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska celem wydania pozwoleń, ale też ustalenie, dlaczego kolej dużych prędkości z planowanej trasy Katowice-Ostrawa dziś widnieje jako Katowice-granica państwa. Fatima Orlińska. Samorządowcy z województwa śląskiego chcą zablokować centralny port komunikacyjny. Konkretnie chodzi o wydanie decyzji środowiskowej dla inwestycji, której procedury administracyjne po wyborach zdały się nabrać szybszego tempa, czym przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego są zaskoczeni. Jednocześnie apelują do strony społecznej, która od lat angażuje się w protesty przeciw przebiegowi linii, o współdziałanie w tym zakresie. Żeby sprawdzali, czy leżą na tym wariancie inwestorskim ich nieruchomości i żeby składali wnioski chociażby o kwestie związane z hałasem, z oddziaływaniem innego autoramentu na środowisko, bo to wszystko po prostu będzie musiało być przez RDOŚ przeanalizowane i spowoduje, mówiąc trywialnie, no przewleczenie procedur i czekamy, aż nowy rząd po prostu podejmie decyzję. Cały czas mówiliśmy o tym, że jest to kolej do Ostrawy. Dzisiaj naraz nam się zgubiła Ostrawa i zginęło nam gdzieś tam KDP, czyli kolej dużych prędkości. Mamy do czynienia z normalną linią według
według CPK. Mieszkańcy mówią wprost, obawiają się, że w związku z przyspieszeniem postępowań administracyjnych w sprawie CPK wydarzyć może się wszystko. Potencjalna pozytywna decyzja środowiskowa to początek realizacji inwestycji, a tym samym przyzwolenie na wywłaszczenie, a dalej wyburzenie setek domów. Zastanawiają się również, dlaczego w dokumentach zaszła zmiana i linia kolejowa ma prowadzić do granicy państwa, a nie Ostrawy. Naprawdę świadczy o tym, że ta inwestycja prowadzona jest w sposób niedbały, bez tego uzasadnienia, bez rozpatrzenia naprawdę ważnych spraw społecznych, przyrodniczych, ekonomicznych. Sprzeciwiamy się temu. Nie pozwolimy, żeby nasze domy zostały rozjechane dla inwestycji, która nie ma uzasadnienia i która jest pociągiem jadącym teraz na oparach. Doraźna komisja sejmikowa do spraw CPK poinformowała dziś również, że spółka wyłoniła firmę projektową na wybranym przebiegu inwestorskim, zleciła również zakup taboru. Na ten moment będziemy próbowali tę decyzję środowiskową zatrzymać, żeby nowy minister mógł przeanalizować jeszcze raz dokumenty i dopiero wtedy takie decyzje podejmować. Jak udało nam się nieoficjalnie dowiedzieć, zwołana przez samorządowców konferencja może być odpowiedzią na dyskusję ze stroną społeczną, jaka wywiązała się w minionym tygodniu na sesjach w Mikołowie i Czerwionce-Leszczynach. Przypomnijmy, że spółka CPK jako wariant inwestorski wskazała W72, który przewiduje budowę nowych stacji kolejowych w kilku miastach województwa śląskiego. Powstać ma również terminal intermodalny we Wodzisławiu Śląskim oraz dodatkowe odcinki pozwalające na szybkie połączenia, w tym w Mikołowie. COVID kontratakuje. Na razie eksperci uspokajają, że nie ma powodów do obaw, ale w jesienno-zimowym okresie rosnąca liczba zachorowań nie może dziwić. W postpandemicznej rzeczywistości niewiele osób pamięta o tym, że koronawirus nadal jest zagrożeniem. Chcę o tym przypomnieć Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Dlatego w styczniu zagra pod hasłem Płuca po pandemii. Gramy dla dzieci i dorosłych. Łukasz Kądziołka. Czasy maseczek, obostrzeń i szczepień wydają się z dzisiejszej perspektywy bardzo odległe, jednak nie oznacza to, że wirus, który jeszcze niedawno budził strach i wpływał na życie milionów ludzi, stał się mniej groźny. Mówi się o łagodnym przebiegu choroby wywołanej koronawirusem, jednak dla niektórych kończy się ona w najgorszy możliwy sposób. Tam ciągle chorzy umierają. W ubiegłym tygodniu mieliśmy 2 zgony. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli są pacjenci, którzy mają choroby współistniejące, oni mają ryzyko rozwoju cięższego przebiegu choroby. Lekarze od 2 tygodni obserwują powrót COVID-19. Liczby nie rosną w takim tempie jak w trakcie pandemii, ale to nie oznacza, że przyrostu nie widać. Porównujemy tamten tydzień, a ten tydzień to mamy około 20-25% wzrostów, jeżeli chodzi o przypadki. Co za tym idzie, oczywiście też wzrost hospitalizacji, który kształtuje się obecnie na poziomie 5% wszystkich dodatnich wyników i w związku z tym też wzrasta ilość testów. Gdyby tych testów wykonywać więcej, to okazałoby się, że chorych jest znacznie więcej niż się wydaje. Zresztą już teraz wskaźnik reprodukcji wirusa w Polsce pokazuje, że aktualnie jedna osoba może zarażać kolejną. Dlatego lekarze apelują, żeby nie zapominać o tym, co zapewnia większe bezpieczeństwo i sprawia, że poczekalnie mogą wyglądać tak. Dlaczego mamy wytwarzać odporność po przechorowaniu? Nie wiem, jak będziemy chorować. Zawsze to jest loteria. Także skorzystajmy ze szczepień. Szczepienia będą w pełni refundowane i dostępne dla wszystkich chętnych już niebawem. Mają być wykonywane w aptekach i przychodniach od 6 grudnia. O tym, że nie warto przechorować COVID-19, świadczy również to, że placówki potrzebują sprzętu do diagnozowania, monitorowania i rehabilitacji chorób płuc pacjentów na oddziałach pulmonologicznych dla dzieci i dorosłych. Płuca po pandemii pomoże leczyć zbiórka Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Nie chodzi tylko o COVID-19, ale również inne schorzenia. Nastąpił, można powiedzieć, wręcz wybuch innych zakażeń wirusowych bardzo ciężkich, których konsekwencjami spotykamy się do dziś. Po zakażeniach wirusowych następują zwykle ciężkie zakażenia bakteryjne, powikłane zapalenia płuc, martwicze zapalenia płuc i to jest problem, który na oddziałach pulmonologicznych jest teraz cały czas. Żeby zebrać na m.in. rezonanse magnetyczne i aparaty ultrasonograficzne czy przenośne spirometry, potrzeba sporo rąk do pracy. Rąk, które będą trzymały puszki z serduszkiem. Właśnie pandemia była o tyle ciekawa, że ona nas bardzo pozytywnie zaskoczyła. Bo wbrew pozorom ludzie
wychodzili choćby na spacer, na ulicę, tylko po to, żeby spotkać tego wolontariusza i wrzucić mu parę złotych do tej skarbonki. Wolontariusze nadal mogą zgłaszać się do pomocy przy zbiórce pieniędzy. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się za nieco ponad dwa miesiące, 28 stycznia 2024 roku. Nie działała dzisiaj strona internetowa Polskiej Grupy Górniczej. Od dziś właśnie można było za jej pośrednictwem kupić węgiel w promocyjnej cenie. Pierwszy raz największy sprzedawca węgla zdecydował się na udział w Black Week. Żeby skorzystać z 200-złotowej obniżki za tonę węgla, trzeba było mieć specjalny kod. A ten był ogólnie dostępny. Łukasz Kądziałka. Black Week kojarzy się raczej z zakupami w galerii handlowej, jednak nie tylko tam można szukać wyprzedaży. Również węgiel da się kupić taniej. Do wcześniej wprowadzonych obniżek cen Polska Grupa Górnicza dołożyła jeszcze kod promocyjny. Skutkuje to tym, że węgiel z Polskiej Grupy Górniczej, biorąc pod uwagę naszą jakość, jest najatrakcyjniejszą cenowo propozycją na rynku obecnie. Nasze węgle kształtują się w cenach od 1100 do 1600-1500 zł za najwyższej jakości węgiel workowany jako groszy. Od dzisiaj można kupić tonę węgla o 200 zł taniej, wpisując odpowiedni kod. W przeszłości było jednak tak, że chętnych nie brakowało, a węgla nie dało się kupić, ponieważ były problemy ze stroną internetową lub dostępnością węgla. Jak zapewnia PGG, węgiel czeka na klientów, a nie odwrotnie. Na bieżąco uzupełniamy zapasy. On na drugi dzień wraca po prostu do oferty. Promocja w PGG będzie trwała prawie 3 tygodnie, do 8 grudnia. Klienci muszą zaufać, że przy okazji promocji Black Week czarnego węgla dla wszystkich wystarczy. Czy w ten sposób rozwiążemy problemy z brakiem kierowców autobusów? W Gliwicach autonomiczny minibus zaczął przewozić pasażerów. Pojazd porusza się samodzielnie, wykorzystując komputery i czujniki. Czuwa nad tym operator. Pierwsze testy przeprowadzono w Katowicach i Tychach, gdzie pojazd kursował bez pasażerów. Od dziś jeździ po terenie gliwickiego kampusu Politechniki Śląskiej. Kto bał się wsiąść? Sprawdzała Karolina Komada. Dla pana Stefana to ogromny postęp technologiczny. Przyznaję, że 30 lat temu byłoby to nie do pomyślenia. Jedziesz spokojnie, cicho, bez żadnych wstrząsów i tak dalej. Także jakby tak się to jechało na nasz tam, pod nasz dom, jak mieszkamy, to by było jeszcze lepiej. Kursy odbywają się w godzinach od 9 do 15 i potrwają do 15 grudnia, a na testy przyjechali nie tylko studenci, ale też mieszkańcy z różnych części Gliwic. Bardzo przyjemnie się jechało, delikatnie, nie szarpał w ogóle, bardzo przyjemnie, no i informacyjnie informował, jaki przystanek, także jestem zadowolona. Jechałem pierwszy raz, natomiast w ogóle nie czułem, żeby to było coś innego niż standardowy autobus. Zdecydowanie myślę, że każdy, jeżeli podejdzie w ten sposób. Trasa prowadzi od rektoratu przez Wydział Elektryczny po Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej. Przede wszystkim nauczyliśmy pojazd tej trasy, czyli zmapowaliśmy ten teren, jeżdżąc tutaj czujnikami laserowymi. Pojazd wie, jakie obiekty się tutaj znajdują. Podczas jazdy w analogiczny sposób pojazd czujnikami laserowymi obstrzeliwuje teren. Dzięki temu wie, jakie obiekty w przestrzeni się znajdują. Mimo że autobus jest autonomiczny, porusza się samodzielnie, wykorzystując komputery i czujniki, to na razie nad bezpieczeństwem maksymalnie 15 pasażerów czuwa operator. Ja na tym wyświetlaczu widzę wszystko to, co widzi autonomia, widzę też jej plany, czyli wiem, kiedy ona ma zamiar hamować. Jeśli ja widzę, że jakaś przeszkoda będzie przed nami lub już jest, a autonomia jej nie widzi, wtedy ja potencjalnie przejmuję kontrolę. Testy na Politechnice Śląskiej nie są przypadkowe. Jest to szansa dla studentów, którzy mają czerpać inspirację. Wszystkie kierunki, które są realizowane, na które ogłaszamy co roku rekrutację i w ramach których kształcimy, to można powiedzieć, że one dają takie kompetencje, które w pewnym zakresie pozwalają zespołowo stworzyć taki minibus, bo to jest i kwestia samej technologii, samej konstrukcji, samych materiałów, które są wykorzystywane w tego typu pojazdach, ale też cała elektronika, cała informatyka, systemy sterowania, zarządzania, systemy bezpieczeństwa. W przyszłości minibus może być uzupełnieniem komunikacji publicznej. Kierowcy, którzy znają wyzwania na drogach i przepisy drogowe, mogliby zdalnie kontrolować minibusy. Taki był poniedziałek. Zapraszam jutro. Do zobaczenia.